Mars jest czwartą planetą od Słońca i drugą od wewnątrz Układu Słonecznego. Jest to planeta skalisto-lodowa o małej objętości i masie porównywalna do Ziemi. Ma bardzo czerwoną barwę, co jest wynikiem obecności tlenku żelaza na powierzchni. Mars ma atmosferę, ale jest ona bardzo rzadka i słaba. Nie ma na niej ozonu, dlatego promieniowanie UV jest bardzo silne i szkodliwe dla ludzi. Temperatura na Marsie jest bardzo niska i waha się od 140 stopni Celsjusza w nocy do 20 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Na Marsie znajdują się liczne formacje skalne, które mogą być pozostałościami po dawnych rzekach i jeziorach. Wiele dowodów sugeruje, że kiedyś na Marsie panowały warunki sprzyjające życiu, ale obecnie jest ona zbyt sucha i zimna, by mogły tam istnieć formy życia. W przeszłości wysłano na Marsa wiele sond kosmicznych i rowerów, które badają jego powierzchnię i szukają dowodów na obecność wody oraz ewentualne ślady dawnego życia. W przyszłości ludzie mogą zamieszkać na Marsie, ale jest to wciąż daleka przyszłość. Mars ma dwie księżyce o nazwach Phobos i Deimos. Są one bardzo małe i prawdopodobnie są pozostałościami po kolizji z innymi ciałami kosmicznymi. Na Marsie znajdują się również liczne formacje skalne, takie jak Valles Marineris, największy kanion w Układzie Słonecznym, czy Olympus Mons, największy wulkan w Układzie Słonecznym. Mars jest jedyną planetą poza Ziemią, na której lądowały ludzkie sondy kosmiczne. W 1976 roku na jego powierzchni lądowała amerykańska sonda Viking 1, a w 1997 roku na jego powierzchni lądowała rosyjska sonda Mars 96. W 2004 roku na Marsie lądowała amerykańska sonda Spirit, a w 2006 roku na jego powierzchni lądowała sonda Opportunity. Obie sondy były w stanie przejechać po marsjańskiej powierzchni i zbierać próbki gleby oraz skał. W 2015 roku na Marsie lądowała sonda NASA o nazwie InSight, która badała wnętrze planety oraz jej sejsmologię. W 2020 roku na Marsie lądowała amerykańska sonda Perseverance, która kontynuuje badania tej planety. W przyszłości NASA i inne agencje kosmiczne planują wysłać na Marsa załogowe misje, aby ludzie mogli na nim stacjonować i badać go z bliska. Planuje się również wykorzystanie zasobów Marsa do produkcji paliw kosmicznych oraz do budowy bazy kosmicznej dla eksploracji innych ciał Układu Słonecznego. Podsumujmy, czego się dziś nauczyliśmy. Mars jest czwartą planetą od Słońca i drugą od wewnątrz Układu Słonecznego. Jest to skalisto-lodowa planeta o małej objętości i masie porównywalnej do Ziemi. Ma czerwoną barwę, co jest spowodowane obecnością tlenku żelaza na powierzchni. Atmosfera na Marsie jest bardzo rzadka i słaba, nie ma ozonu, co sprawia, że promieniowanie UV jest silne i szkodliwe dla ludzi. Temperatura na Marsie jest bardzo niska i waha się od 140 stopni Celsjusza w nocy do 20 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Mars ma dwie księżyce o nazwach Phobos i Deimos. Na Marsie znajdują się również liczne formacje skalne, takie jak Valles Marineris, największy kanion w Układzie Słonecznym, czy Olympus Mons, największy wulkan w Układzie Słonecznym. W przeszłości na Marsie lądowały liczne sondy kosmiczne, a w przyszłości planuje się wysłać tam załogowe misje oraz wykorzystać go jako bazę do eksploracji innych ciał Układu Słonecznego. Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami, a jeżeli ten spodobał Ci się, zostaw łapkę w górę pod filmem. Pozdrawiamy!